Uwielbiam jazdę samochodem. Uwielbiam też czytać, ale niestety nie można połączyć tych dwóch rzeczy na raz. Więc stąd się chyba bierze niezwykła popularność i coraz szersza dostępność książki w postaci audio, czyli audiobooków. Kaszkajowie, podobnie jak bohater książki Takeshi Cień Śmierci, przemieszczali się, odkrywali, poznawali. Niejednokrotnie musieli stanąć oko w oko z zagrożeniami, bronić swego, po to, aby przetrwać. Nie bez powodu też mit Kaszkajów przeniósł się do dzisiejszego świata i znajduje odzwierciedlenie chociażby w motoryzacji. Nissan Qashqai w swojej drugiej odsłonie to nie tylko samochód. To nie tylko cztery koła, silnik i kilka elementów blachy. To coś, co pozwoli odkryć Ci prawdziwą naturę podróżnika, stając się jednocześnie Twoim sprzymierzeńcem w momencie, gdy trzeba będzie pokonywać bądź to miejskie zatłoczone drogi, bądź wyzwolić się i wyjechać nawet w dość trudne tereny, bez względu na wersję silnikową, bez względu na wyposażenie, staje się Twoim sprzymierzeńcem, staje się kompanem podróży, a kiedy trzeba, staje się współwojownikiem. Spadek, jaki odziedziczył nowy Nissan Qashqai po swoich przodkach, wędrowcach, włóczęgach, nomadach i wagabundach, przypomina mi bohatera książki Takeshi, Cień Śmierci. Przy czym Takeshi jest bohaterem książki, a nowy Nissan Qashqai jest bohaterem moim. Chcę Ci opowiedzieć historię, ważną. Potraktuj to jako prezent dla Ciebie. Prezent od świątobliwego męża. Tylko słuchaj uważnie, dobrze? Mogę zaczynać? Nie bój się. Nic Ci nie grozi. To tylko wspomnienie. Bardzo stare, chociaż prawdziwe. Zrobisz mi tę grzeczność i posłuchasz? Jeśli nie chcesz, w każdej chwili możesz odejść. To była ciężka walka. Bardzo ciężka. Takeshi stał z mieczem w okrwawionej dłoni. Stróżki czerwieni jak szkarłatne wstążki zawiązywane na szczęście spływały po zranionym boku i przebitym udzie. Po raz kolejny odrodził się jako cień z przeszłości, cień śmierci.